Kurwa, syn, kurwa, pedał się zatrzyma. Kurwa, chuj na środku, kurwa, nie? Witam, witam. Dzisiaj sprawdzimy sobie, ile mniej więcej można zarobić jeżdżąc w Glovo. Jestem właśnie z moim kolegą. Zaczęliśmy jeździć o godzinie 17. Do tej pory ile zrobiliśmy kursów? Trzy. Czyli trzy kursy od 17, a jest w tym momencie 19 za 5. Musiał dostaliśmy maka przez pół godziny, nie? Jedziemy teraz po zamówienie. Do galerii Kazimierz jedziemy. Mam takie pytanie. Największy jakby procent osób, którzy zamawiają w Glovo i w tych innych, że tak powiem, firmach kurierskich, którzy dowożą mi na przykład jedzenie i robią zakupy. Jak byś określił tych ludzi wiekowo mniej więcej? Jest to jakiś przedział wiekowy? Duży. Czyli nie tak, że najczęściej są to osoby starsze? Nie, młode, koło 30, 40. Koło 30, 40. Myślisz, że to są osoby, które pracują głównie, załóżmy, w korporacji i, że tak powiem, nie mają czasu, żeby zrobić zakupy? Nie, to są osoby, którym się nie chce, albo są na kwarantannie. Osoby, którym się nie chce, są na kwarantannie. Czyli twoja praca w chwili obecnej jest, można powiedzieć, że troszeczkę podwyższonego ryzyka. Coś na tej zasadzie. Tak, może mnie zaatakować PiS i koronawirus. Aha. Idziemy po kolejne zamówienie. Ile mniej więcej trwa odbiór zamówień? Jest to jakieś 5 minut, czasami dłużej. Czasami godzinę w Biedronce. No to mówimy dużo o takiej maksymalnej chyba skali, co? Tak. Najdłuższy czas, na który czekałeś na zamówienie, to? Godzina? Półtorej godziny. Półtorej godziny? I gdzie to było? W Biedronce. A właśnie w Biedronce, tak? A co to? Była duża kolejka? Co było powodem tak długo oczekiwania? No to współczuję, ponieważ straciłeś półtorej godziny, a pojechałeś wtedy tylko z jednym kursem. Więc nie było to jakieś miłe uczucie. Czyli to była postawa ustawowa. No. To jest właśnie z tych tak zwanych lepszych dostaw, co? Lepszych odbiorów. No to jest jakiś maksymalny dystans odległości, do której możesz zostać wysłany? Nie ma. Nie ma czegoś takiego? A zdarzało się, że wyjechałeś gdzieś poza miasto? Nie. Masz strefę, w której jeździsz. Masz strefę, w której jeździsz, okej. Okay. Wiesz co, nie zadałem ci jeszcze jednego pytania. Jak często zdarzają się napiwki w Glovo? Rzadko, ale się zdarzają. Czy, ale jest to na przykład, że codziennie będzie jakiś napiwek? Zależy ile godzin. Czy nie można tak założyć? Nie można tak założyć, zależy ile godzin jeździsz. Ale na przykład, załóżmy cały dzień. Jak jeździsz cały dzień, to z reguły się coś zdarzy. A czy w Glovo masz jakąś stałą stawkę godzinową? Są jakieś podstawy, które masz wypłacone? W niektórych miastach są, w Krakowie nie ma. W Krakowie nie ma? Dlaczego? Nie wiem. Nie ma. Okej. Okay. Od czego zależy, ile dostaniesz pieniędzy za kurs? Czy to zależy od zamówienia, czy od odległości przede wszystkim? Od odległości. Od odległości. A co w momencie, kiedy dostaniesz duże zamówienie i w momencie, gdy jedna osoba będzie miała problem, żeby to je dostarczyć? Co możesz zrobić? Jakie masz opcje wtedy? Zamawiasz pomoc. Zamawiam pomoc, ale z aplikacji? Tak. No. I wtedy co? Czekasz, aż ktoś przyjdzie, pomaga ci? Dokładnie tak. A jak macie wtedy dzielony kurs? Na pół? Nie, każdy ma inną stawkę. Każdy ma inną stawkę? To niesprawiedliwe, bo jedziecie tą samą odległość. Ale zależy, gdzie, skąd ktoś przyjechał. To punkt odbioru. Aha. No to opór. To już rozumiem. Dobra, kolega poszedł zanieść zamówionko. To co zauważyłem, to dostawcy mają utrudniony czasami dojazd lub wjazd
do pewnych miejsc. Ciężko stanąć, jeśli chodzi o ścisłe miasto, centrum. Że są to takie miejsca troszeczkę na dziko, lub po prostu tak jak w tym momencie, w przejeździe. No i chujnie. Muszę zapłacić gotówką, no. Gdzie jedziemy tym razem z zamówieniem? Daleko czy niedaleko? Nie mówię adresu, ale... Niedaleko. Niedaleko. I przykładowa odległość kilometrów to? Jest. I ile zarobisz na przykład? Na podstawie tego przykładu na przykład. Nie wiem, trzeba by cofnąć, czekaj. Nie wiem, to się potem pokaże. Może jakoś to ogarniemy, że może wjedziemy w leśniczym, nie? Ja też się jakiś zastanawiał to. Aha. Kurwy wejdą. Wiedziałem, że kurwa wejdą. Nie mogą kurwa poczekać, nie? Godzina wieczorna jest chyba w 7:30. Co zrobić? A idzie kurwa, bo czekam! I nasz kolega, jak widzicie, jest nerwowy. Goni go czas. Nie mogę jechać po ławku, bo może tak prowadzi na dół. Przejdę z bota gdzieś. Dobrze. Przyjacielu, czy jesteś w stanie wymienić kilka plusów, a później minusów? Może na przykład jesteś w stanie wymienić kilka plusów, które ciebie przyciągnęły jakby do tej pracy? Co cię skłoniło, żeby tutaj jakby zacząć w Glovo akurat nie w czymś innym? Ponieważ jest dużo takich, nie chcę wymieniać wszystkich. W tym momencie nakręcamy film a propos Glovo. Co cię skłoniło, jakie są plusy tej pracy? Że teoretycznie pracujesz kiedy chcesz, a praktycznie to wtedy, kiedy ci otworzy grafik. Czyli co to oznacza mniej więcej? Co znaczy otworzy się grafik? Czy utworzy? Grafik się otwiera tylko tym, co mają najlepszą punktację. Jak masz słabe oceny, to otwiera się grafik później niż tym, którzy mają lepsze oceny. Czyli nie jesteś w stanie, mając słabe oceny, a słabe oceny masz wtedy, kiedy mało jeździsz? Na przykład? No to dostajesz złe oceny od klientów albo anulujesz godzinę. Czyli jeżeli im masz mniejsze oceny, punktacje, tym trudniej jest ci zaplanować grafik sobie, tak? Dokładnie tak. Czyli jak ci masz niskie oceny, to jakby jeździsz na grafiku, który dostaniesz narzucony z góry? Nie, sam sobie go ustalasz pod warunkiem, że ci, którzy mają lepsze oceny, nie pozajmowali godzin. Aha, a tak jeżeli pozajmują, to zostają ci tylko te puste godziny, tak? Co nigdy nie chcesz, że tak powiem? Tak. Wystąpił nam pewien problem. Otóż co się stało? Lokal, do którego udaliśmy się, jest zamknięty. Okej. Okay. I jeżeli są takie sytuacje jak w tym momencie, co należy zrobić? Kontaktujemy się z obsługą poprzez czat i najczęściej obsługa anuluje zamówienie bądź przekaże do innego punktu. W porządku. No to dobra, napisaliśmy na czacie i czekamy na odpowiedź na dalsze decyzje. Na dalsze wskazówki, na dalszą decyzję. Mamy decyzję, zamówienie zostało anulowane. Czyli będziemy czekać na kolejne. I przyjechaliśmy tutaj za darmo. Czyli to jest taki jeden z minusów. To się niestety zdarza. I to nie wtedy jakoś rzadko. Powiedz mi, że jest tu miejsce, bo potrzebujemy tu miejsce. Przemieszczamy się. Dostaliśmy kolejne zamówienie. I szukamy miejsca. No nie, nie ma.
Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Klient zamówił zakupy. Czy miałeś napisane po prostu listę zakupów i w którym sklepie trzeba ją jakby zrealizować? W tym przypadku miałem napisane zakupy, zrobimy z reguły w Żabce. Te zakupy w Żabce, czy każde w Żabce? Czy nie jak? Każde. Większość zakupów takich robi się w Żabce, takich małych. Aha, a po drugie jest już po 21, więc zazwyczaj sklepy się zamykają, to centra handlowe i tak dalej. Chcesz dostawić listę zakupów, płacisz za to gotówką, a klient oddaje ci gotówkę. A może ci klient zapłacić jakkolwiek kartą? Nie może. Znaczy może przez system. Może przez system. Okej. Mieliśmy dwa dziwne zamówienia dzisiaj, między innymi ktoś zamówił dwa razy wodę mineralną, a teraz ktoś zamówił dwa razy lody. Dwa razy McFlurry. I to wszystko. Czyli nie tylko duże zamówienia się zawozi, również małe. No i co, jedziemy dalej. Do końca pracy zostało półtorej godziny. Czyli co, od 17 do 24. I dzisiaj będziemy pracować, a na koniec podsumujemy i policzymy, ile można zarobić. To jest taki średni i przeciętny dzień. Wiadomo, są dni różne. Raz się zrobi więcej, raz mniej. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co będzie jeszcze dzisiaj ciekawego. Jest godzina za 10:12 i w zasadzie teraz jest ostatnie zamówienie. Za chwilę podsumujemy na szybko, ile udało się zarobić w ciągu dzisiejszego dnia od 17 do 24. Jeszcze nie rozmawialiśmy, jakie są według ciebie minusy jazdy w Glovo na przykład. Czasami trzeba iść na nogach, bo jest szlaba, czasami trzeba dużo dźwigać. Jak prosisz o pomoc, to czasami się długo czeka. I obsługa na czacie jest taka średnio ogarniająca rzeczywistość. I podsumowanie odnośnie zawodków. Pracowaliśmy dzisiaj przez 7 godzin od 17 do 24. Napiwków, tak, jak widzimy, 4 zł. Zarobiliśmy dzisiaj łącznie przez 7 godzin 162 zł 96 groszy. To jest zarobek dzisiejszy z 7 godzin z wieczoru, z popołudnia. Więc przykładowa wypłata wynosi mniej więcej tyle. Dzisiaj dzień nie był jakiś bardzo, bardzo wymagający. Zarobiliśmy przez te 7 godzin 162 zł 96 groszy.
co nam daje na godzinę jakieś 23 zł 28 groszy. Wszystko byłoby ok, ale odliczmy jeszcze z tego paliwo. No i zadajmy sobie pytanie, czy się opłaca. Z mojej strony to wszystko. Za niedługo będą wpływać nowe filmy. Za światłami, no ale...